Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, ale także socjolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Uśmiecham się, bo podobno słońce ma jeszcze wyjść za chmur. A to jeszcze u pana nie wyszło, bo u nas w Paście piękne słońce i bardzo mało chmur. U nas tutaj chmury sprytnie zachodzą, słońce. U nas tutaj, czyli gdzie? Gdzieś daleko pod Warszawą, okolice, tak? Okolice Łazienek. Aha, no to nie jest tak daleko. Ale żeby ta pogoda dopisywała, no to będzie pięknie. Najlepiej, żeby dopisała w najbliższą niedzielę, kiedy będziemy głosować w wyborach prezydenckich. Panie profesorze, w 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO-PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9%. W najgorszym momencie pandemii wzrosło do 6%, czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż proszę państwa, koronawirus, tak ocenił Andrzej Duda podczas spotkania w Krakowie. Fala negatywnych komentarzy posypała się na głowę państwa. Jak pan się odnosi do tych słów? Nawet jeden z kandydatów, Szymon Hołownia, powiedział, że prezydent Andrzej Duda powinien przeprosić, bo jeszcze od przepraszania nikt nie umarł. No ale o czym ja tu mam mówić? No przecież to dlaczego mamy powtarzać w kółko te same chwyty retoryczne. Wyjaśniałem tę sprawę wczoraj redaktor Moniki Olejnik i myślałem, że u pani to już pójdziemy krok dalej w analizie procesów politycznych. Prezydent nie miał na myśli używanie metafory wirusa w stosunku do ludzi, zwłaszcza jakichkolwiek konkretnych, tylko chodzi o siłę oddziaływania. Prezydent wskazał, żeby jego ocenie siła oddziaływania tej pandemii na gospodarkę, oczywiście oddziaływania negatywnego, bo lockdown spowodował, że wiele firm musiało ograniczyć aktywność. Ta siła oddziaływania jest mniejsza niż skutki negatywnej polityki gospodarczej środowisk, które wcześniej rządziły Polską. Taka jest ocena prezydenta. A zamiast dyskutować o porównywać polityki gospodarcze i plany, lepiej wyrywać z kontekstu wypowiedzi i grać grę w wyobrażanie się i przepraszanie. To są słowa kandydatów innych, którzy tego wymagają od głowy państwa. To jest ich prawo, przecież mogą takie mieć zdanie i mogą tak argumentować, ale idziemy o krok dalej. W takim razie wczoraj ukazał się wywiad w takim tygodniku Newsweek. Drodzy państwo, taki tygodnik, chyba już teraz wersja elektroniczna, nie ukazuje się już w wersji papierowej. Nieprawda. Leży nieprawda? Przede mną tygodnik Newsweek w wersji papierowej. A to chyba zostało jakoś zamienione, czy cały czas się ukazuje? Mi się wydaje, że pomyliła pani Newsweek z Wprostem. To Wprost. A nie, wie pan, w Stanach Zjednoczonych nie ma papieru, jeżeli chodzi o Newsweek. To tak, to zostało ja tam wstrzymane. Leży na stoliczku. I czytał pan wywiad. Newsweek z wywiadem z państwem Trzaskowskim. I zaskoczyło pana stwierdzenie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi? Mi się zdaje, że wytykano Donaldowi Tuskowi, że przed wyborami prezydenckimi 2005 roku, więc młode pokolenie nie wie, że wtedy jeszcze Polska istniała. Donald Tusk, jeśli się nie mylę, wziął ślub kościelny ze swoją żoną. Wytykano, że zrobił to z powodów politycznych, więc w polityce pewne rzeczy się robi z powodów wizerunkowych. Wie pani, ja tak zastanawiam się, jak uporządkować analizę polityczną, analizę tego procesu wyborczego, w którym uczestniczymy jako obserwatorzy, jako komentatorzy, żeby w natłoku zdarzeń uchwycić to, co ważne, a nie gubić się w obrażankach i przepraszankach. Ja myślę, że są trzy warstwy polityki. I jeśli chcemy dobrze odczytać wywiad państwa Trzaskowskiego i inne wypowiedzi, łącznie z wypowiedziami prezydenta Andrzeja Dudy, to powinniśmy te trzy warstwy wskazać, odróżnić
I o tym rozmawiać. Ta pierwsza warstwa to są emocje, druga warstwa to są programy, a trzecia warstwa na dłuższą metę najważniejsza są interesy. Z każdym kandydatem są powiązane jakieś interesy. Nikt nie zostanie prezydentem w żadnym kraju sam z siebie, ze swojego talentu. Muszą być jakieś środowiska, jakieś grupy interesów, jakieś pieniądze, które zainwestują w tego kandydata. Nawet tak wydawałoby się egzotyczny kandydat jak obecny prezydent Ukrainy, który był gwiazdą serialu telewizyjnego, został prezydentem, bo zbudowano za czyjeś pieniądze maszynę wsparcia. I teraz, gdy obserwujemy całą kampanię wyborczą, to często gubimy, że tylko dopiero te trzy warstwy razem wzięte dają nam wiarygodny obraz procesu politycznego. Panie profesorze, przecież dokładnie wiemy, że ta pierwsza warstwa, o której pan mówi, czyli o emocjach, jest najbardziej odczuwalna i najbardziej emocje biorą górę, jeżeli chodzi o poszczególne tematy. I nie bez powodu sprawa LGBT i środowisk LGBT została jakby wyciągnięta na sztandary, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, ale karta rodziny została podpisana i w związku z tym pojawiła się dyskusja o LGBT i o Rafale Trzaskowskim, a co za tym idzie, o sprawach jego ratusza i wiceprezydenta Pawła Rabieja. I tutaj pytanie, kim jest Rafał Trzaskowski? O emocjach już wiemy, bo mówimy tu o LGBT. Kim jest Rafał Trzaskowski, jeżeli chodzi o interesy, jeżeli chodzi o program, bo z jednej strony mamy człowieka, który popiera środowiska LGBT, a z drugiej strony mamy człowieka, który mówi, że jest wierzący i podczas wieców wyborczych przytacza słowa między innymi księdza Józefa Tischnera. Tak, to też ksiądz profesor Tischner, autor bardzo ciekawych koncepcji filozoficznych. Pamiętam, miałem do niego duże zastrzeżenia, ale kiedyś poszedłem jeszcze w czasach, w okolicach stanu wojennego na wykład, który miał w kościele akademickim w Toruniu i przekonał mnie do siebie, więc to postać do zacytowania zacna. Problem w tym nieszczęsnym LGBT, bo nieszczęsnym, bo zamiast spokojnie rozmawiać o problemach ważnych dla ludzi, przerzucamy się po prostu oskarżeniami, że LGBT trzyma się w trzech wszystkich warstwach polityki. Związana to jest z emocjami i najczęściej nasza analiza się na tym kończy. Związane to jest z tym, że ideologia LGBT ma pewien program, ma pewien wymiar programowego przekształcania instytucji życia społecznego. I wreszcie warstwa często niedostrzegana nawet przez aktywistów LGBT, a o tym pisze w tekście w Tygodniku w sieci, który się wczoraj ukazał, że w tle są interesy także wielkich korporacji. Wielkim korporacjom odpowiada lewica obyczajowa, która eksponuje seksualną część natury człowieka, a odwraca uwagę od konfliktu między kapitałem a pracą. Ale wróćmy do naszego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Jest to, nie ulega wątpliwości, że to jest najpoważniejszy kandydat, przynajmniej z dwóch okoliczności. Nie tylko dlatego, że ma wsparcie maszyny organizacyjno-propagandowej Platformy i jej sojuszników krajowych i zagranicznych, bo takie wsparcie miała pani Kidawa Błońska, ale oprócz tego Rafał Trzaskowski posiada cechy osobowości, które powodują, że jest o wiele lepszym komunikatorem, że umie wejść w rezonans z częścią emocji społecznych, ale kluczowe jest, jakie grupy interesu na niego postawiły, z jakimi był związany, na jakie on postawił. No właśnie, na jakie. Z tego punktu widzenia mamy tu pewną enigmę, chociaż ścieżka jego drogi życiowej wskazuje na to, prawda? Możemy próbować pewnych niepełnych elementów, ale ja chciałbym, żeby słuchacze lepiej uchwycili, co to znaczy ten wymiar interesów w polityce. Otóż gdy zarzuca się Andrzejowi Dudzie
uległość wobec Prawa i Sprawiedliwości. Ale bez Prawa i Sprawiedliwości, ja bym nazwał to współpracą, bez Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda nie zostałby prezydentem. I teraz mało kto z tych, którzy krytykują Andrzeja Dudę, sięgając po nieładne metafory, wiedzą, że on zawetował ponad dwa razy więcej ustaw niż Bronisław Komorowski. Bronisław Komorowski zawetował 4 ustawy, a Andrzej Duda 9, w tym tak ważne jak ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która mogłaby zmniejszyć swobodę działania samorządów, tak ważne jak ustawa o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która ograniczyłaby szansę uczestnictwa małych ugrupowań, i wreszcie ustawa sądowa, która w ocenie prezydenta nadmiernie zwiększała w systemie praworządności rolę prokuratora generalnego. I teraz tak kluczowe ustawy wetuje mimo związków ze swym zapleczem politycznym Andrzej Duda, a żadnych kluczowych, kontrowersyjnych ustaw nie zawetował Bronisław Komorowski, a więc był, można powiedzieć, grzeczniejszym, bardziej uległym, bardziej podległym współpracownikiem swojej formacji. Ale teraz wróćmy do Rafała Trzaskowskiego, panie profesorze. To właśnie, ale że każdy polityk działa w warunkach ograniczeń i Rafał Trzaskowski też będzie działał w warunkach ograniczeń. Gdybyśmy chcieli sobie zbudować scenariusz, co się będzie działo w Polsce, gdyby wyborcy w mojej ocenie błędnie zawierzyli Rafałowi Trzaskowskiemu, ale dla wielu z jego zwolenników on jest idealnym kandydatem, no to rzecz nie polega na tym, że w kancelarii prezydenta będą zmiany kadrowe. To jest naturalne. Przychodzi szef nowej instytucji, buduje zespół swojej współpracy. Podejrzewa pan, że będzie bardzo sparaliżowana praca rządu z nowym prezydentem, bo przecież prezydent Rafał Trzaskowski na wszystkich wiecach wyborczych mówi, że będzie pracował z rządem, będzie współpracował. Jasne, mogą państwo być pewni. Jasne, ale praca rządu to jest jeszcze tylko jedna warstwa tych interesów. On oczywiście może to deklarować, ale tyle złych emocji jest wyzwalanych w tej kampanii, w tym także przez maszynę propagandową Platformy Obywatelskiej. Mam na myśli narrację w stylu Sokół z Buraka, z którą to platformą hejtingu ludzie ze środowiska Urzędu Miasta Warszawy byli związani. Więc tutaj to powiązanie z samym kandydatem Rafałem Trzaskowskim jest bliskie, ale myślę, że tyle złych emocji w ramach mobilizowania wsparcia dla Trzaskowskiego zostaje wyzwolonych, że jemu bardzo trudno będzie rzeczowo współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Sama jego wypowiedź o tym, że będzie wypalonym żelazem rozliczał jakieś rzeczy, sama jego wypowiedź, budowanie jakichś instytucji pozaprawnych, które mają się upomnieć o ludzi rzekomo nękanych przez Prawo i Sprawiedliwości, wskazują, że będzie raczej rozsadnikiem chaosu w procesie politycznym w Polsce, gdy powiodą mu się w tych wyborach. Ale coś innego jest jeszcze ważne. Gdy Rafał Trzaskowski na spotkaniu wyborczym bodaj w Białymstoku, tłumacząc swoje słowa po francusku na polski, mówi, że będzie zabiegał o nasze interesy w Unii i to zabieganie sprowadza do jednego punktu zabiegania o środki, to oczywiście kluczowe jest pytanie, jak te środki są wykorzystywane. Unia w taki sposób chce definiować i definiuje od lat środki, żeby one sprzyjały bardziej regionalizacji niż upodmiotowieniu całych państw, żeby te środki są tak skonstruowane, żeby dopasowywać gospodarki mniejszych państw lub państw, które weszły do Unii później, do gospodarek niemieckiej i francuskiej, a nie do tego, żeby te gospodarki budowały partnerskie relacje w rozwoju. I sądzę, że gdyby powiodło się Rafałowi Trzaskowskiemu, to z jednej strony będzie on więźniem niedobrych emocji i deficytów programowych swojej formacji, a z drugiej strony będzie pod ciśnieniem rozmaitych grup interesów formalnych i nieformalnych, brukselskich, berlińskich, które będą poklepywały polityków
takiego typu jak on i inni jego koledzy z Platformy po plecach. Ramionach. Myślę, że politycy francuscy i niemieccy nie będą oszczędzili Sweet Foci, nie będą oszczędzali na czasie, na sesję fotograficzne 24... z nowym prezydentem. Panie profesorze, 24, czas nas goni, 24 czerwca, czyli jutro, Donald Trump nie weźmie udziału w defiladzie zwycięstwa w Moskwie, na którą został zaproszony przez prezydenta Władimira Putina. Z kolei będzie przyjmował w Waszyngtonie prezydenta Andrzeja Dudę. To symbol bardzo ważny dla nas, czy nie powinniśmy przywiązywać do tego większego znaczenia? Znaczenie będzie merytoryczne, gdyż efektem tej wizyty będzie dalsze wzmocnienie obecności Amerykanów we flance wschodniej, bo to nie chodzi tylko o Polskę, chodzi o kraje bałtyckie, chodzi o wojska amerykańskie w Rumunii i Polskie. Zresztą tam wojska amerykańskie z Polski do Rumunii przemieszczają się w ramach ćwiczeń. Natomiast proszę zwrócić uwagę, i Donald Trump, i Andrzej Duda, i władza obozu dobrej zmiany są atakowane za to, za rzekomą politykę prorosyjską. A tu mamy symbolikę. Dwóch prezydentów wzmacnia obronność naszego regionu przy jednoczesnym odmówieniu uczestnictwa w operacji propagandowej Władimira Putina. Jeśli ktoś chce dalej powtarzać propagandę o prorosyjskości obecnej władzy w Polsce i prorosyjskości Trumpa, to tutaj powinien znaleźć chwilę do namysłu. Ale czy w emocjach kampanii wyborczej jest wiele osób gotowych do namysłu? No, tutaj możemy się zastanowić, ponieważ to jest bardzo ważny wybór i każdy głos powinien być raczej przemyślany, panie profesorze, nie oddany pod wpływem emocji, o których pan mówił. Programy wyborcze są, interesy raczej też, jeżeli człowiek to prześledzi, widać. A ja mam pytanie o bardziej prozaiczną rzecz i sprawę. Jak pan spojrzał na to, co zrobiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji? Mówię tutaj o wozach strażackich dla tych gmin, w których będzie najwyższa frekwencja wyborcza. Czy to Pani, jest... Ja się nie znam. Na wszystkich, na wozach strażackich się nie znam. Nie wiem, czy w ogóle te wozy strażackie nie stały się jakąś ikoną kontaktu władzy, nie tylko obecnej, z terenem. Nie wiem, czy to posunięcie jest dobre, czy nie, czy przemyślane. Nie analizowałem tej kwestii. Nie analizował pan tej kwestii, ale na pewno analizował pan właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli wizyta prezydenta Donalda Trumpa. Jeszcze wrócę, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa. Jeszcze wrócę do tego, czego my możemy się spodziewać, czego my możemy oczekiwać po tej wizycie. A już, chyba już to mówiłem i to jest powszechnie mówione. Możemy oczekiwać konkretnego, fizycznego, liczonego w obecności żołnierzy, w instalowaniu w Polsce elementów infrastruktury obronnej, wzmocnienia flanki wschodniej, bo żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce odbywają ćwiczenia na Litwie. Są częścią systemu obronnego NATO. I możemy oczekiwać, że ten system obronny NATO ulegnie dalszemu wzmocnieniu i nie będzie to robione przeciw naszym europejskim sojusznikom. Dlatego wczoraj prezydent Duda rozmawiał przez telefon z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, że w sytuacji, gdy jest pierwszym przywódcą nie tylko krajów NATO i Unii, ale w ogóle międzynarodowym, jedzie na rozmowy do Waszyngtonu, żeby lepiej przekazać interesy i wrażliwości krajów NATO, żeby pomóc przełamać kryzys w relacjach transatlantyckich, relacje między zwłaszcza Niemcami
a USA nie są dobre. Rozumiem, że ten ruch ma pomóc prezydentowi Andrzejowi Dudzie w dodatkowych głosach, bo robienie takiego... Polityk każdego dnia walczy o głosy wyborców. Andrzej Duda w pierwszych dniach po wygraniu wyborów w 2015 roku odwiedzał dalej powiaty. Obiecał wyborcom, że odwiedzi wszystkie powiaty. Przez całą kampanię wyborczą starał się poznać problemy Polaków w różnych częściach kraju. I to też była jego kampania wyborcza. Polityk, który słucha ludzi wszystkimi swoimi działaniami, myśli o ludziach. I oczywiście, że poza elementem obronnym, poza tym, że ta sytuacja podwyższa polską reputację na arenie międzynarodowej i zwiększa nasze możliwości działania, chodzi o kolejny sygnał do wyborców. Tak, Andrzej Duda od początku szczytu NATO w Warszawie uprawia skuteczną politykę międzynarodową. Dziękuję bardzo, profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, także socjolog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Przez moment było słońce i już się schowało. A u nas dalej świeci. Wszystkiego dobrego i pięknego dnia życzę. Godzina 8:32 na naszych zegarach, a my teraz posłuchajmy utworu 2+1. Odpłyniesz wielkim autem.